tu Czechostacja. Londyn uznał, że Heydrich będzie bardziej spektakularnym celem, znaczy, że warto jest walczyć o główną stawkę, bo to rzeczywiście było bez precedensu. Nigdy podczas II wojny światowej nie udało się uderzyć człowieka tak eksponowanego, tak wysoko postawionego w hierarchii przeciwnika. Więc to, co osiągnęli Gabczyk, Kubisz i ich współpracownicy z innych desantów, było rzeczywiście niezwykłe. Czy ten utwór ma coś wspólnego z Szwejkiem i Krecikiem? Pewnie wiele osób w Polsce tego nie wie, ale też stworzył go Czech, Antonín Dvořák. Generalnie, chociaż jesteśmy sąsiadami, niewiele o sobie wiemy. W tym podcaście razem z moimi rozmówcami próbuję to zmieniać. Też jestem Czechem i polskim dziennikarzem. Nazywam się Jakub Medek, a to jest podcast Czechostacja, który, jeśli Wam się spodoba, możecie wesprzeć, stawiając mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee, / Czechostacja. Odcinek 25. Jak Czech i Słowak zlikwidowali protektora Rzeszy. Dobry den. Odwiedzający Pragę turyści rzadko docierają do dzielnicy Libeń, czy w ogóle do północnej, położonej na wschodnim brzegu Wełtawy części stolicy. Nie tak dawno temu w najnowszej, poświęconej Czechom książce Aleksandra Kaczorowskiego przeczytałem, że właściwie to nie ma tam po co jeździć. Cóż, może nie jestem w tej kwestii obiektywny, sporą część dzieciństwa spędziłem właśnie w Libni. Tu bawiłem się w Indian, szukałem skarbów i zezdrościłem śmieciarzom atrakcyjnych dla dziesięciolatka pomarańczowych kombinezonów i umiejętności turlania z wielkim hukiem okrągłych wówczas kontenerów na śmieci. Zresztą jeśli chodzi o zabytki, to rzeczywiście wiele ich tu nie ma. Ot, robotnicza dzielnica z zabudową z pierwszej połowy XX wieku i gigantyczny szpital. No dobra. Wierni fani twórczości Bohumila Hrabala pewnie wiedzą, że do połowy lat 70. mieszkał tam, gdzie dziś znajduje się stacja metra Palmowka na linii B, chociaż to akurat, jak mówią miejscowi, Libeń Dolni. A samej kamienicy, w której mieszkał mistrz, już dawno nie ma. Upamiętnia go tam tylko brudnawy mural. A jednak to właśnie w tej ponoć nudnej i pozornie marginalnej Libni 27 maja 1942 roku około 10:35 do południa Czech i Słowak, Jan Kubiš i Józef Gabčík, wyszkoleni w Wielkiej Brytanii komandosi, dokonali udanego zamachu na Obergruppenführera Reinharda Heydricha, człowieka nie tylko bezwzględnego, ale też bezwzględnie skutecznego. Wówczas od ponad pół roku protektora Rzeszy w protektoracie Czech i Moraw, równocześnie szefa Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Wcześniej organizatora prowokacji w Gliwicach, kata polskiej inteligencji, organizatora mordujących Żydów grup specjalnych na froncie wschodnim, a przede wszystkim jednego z głównych architektów Holokaustu. Nim został zlikwidowany, Heydrich napsuł Czechom sporo krwi, sporo czeskiej krwi też przelał. Ale tak naprawdę nie to było głównym powodem, dla którego wydano na niego wyrok. Cała operacja Antropoid, bo taki kryptonim nosiła akcja likwidacji protektora, była misternym, wielopoziomowym, politycznym planem. Planem, który w przeciwieństwie do planu samego zamachu spracował w 100%. O operacji Antropoid, jej przyczynach i konsekwencjach będę rozmawiał ze znanym słuchaczom Czechostacji, profesorem Piotrem Maciejem Majewskim, historykiem z Uniwersytetu Warszawskiego, autorem książek i publikacji poświęconych wokołowojennym losom Czechosłowacji. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Kiedy patrzy się na fotografię Reinharda Heydricha, to widać na nich klasyczne filmowe wyobrażenie nazisty. Blondyn o lodowatych oczach i ostrym nosie, twarz równocześnie przystojna i odpychająca, z wypisanym na niej okrucieństwem. Kim był Heydrich i czy rejestracja samochodu, którym poruszał się po protektoracie SS-03, była tylko przejawem jego próżności, czy rzeczywiście, tak jak sam twierdził, był trzecią osobą w Rzeszy po Hitlerze i Himmlerze? Reinhard Heydrich był niewątpliwie jednym z najniebezpieczniejszych ludzi w strukturze nazistowskiej Rzeszy i człowiekiem, który kiedy przybył jesienią 1941 roku do Pragi, skupiał w swoich rękach gigantyczną władzę, przede wszystkim w aparacie policyjnym, ponieważ Heydrich był szefem Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, czyli takiej struktury, której podlegały wszystkie służby policyjne działające w państwie nazistowskim i na terenach podbitych. Czy gdybyśmy
szukali tu analogii, to można powiedzieć taki minister, koordynator do spraw służb specjalnych poszerzonych o służby mundurowe? Coś podobnego, chociaż tutaj te porównania, one są o tyle może niedoskonałe, że mamy do czynienia z państwem totalitarnym, gdzie służby mundurowe i te wszystkie formacje, które podlegały Heydrichowi, no mogły po prostu znacznie więcej. To było państwo, które przecież no, posługiwało się terrorem, nie tylko w stosunku do ludności na terenach, które podbiło, ale również w stosunku do ludności własnej. Więc Heydrich był człowiekiem, który mógł budzić grozę. Był również twórcą i szefem takiego wewnętrznego wywiadu nazistowskiej Rzeszy, a właściwie wywiadu SS, czyli Sicherheitsdienst, służby, która rywalizowała o wpływy z tym tradycyjnym wywiadem, wywiadem wojskowym, czyli Abwerą, i ostatecznie tę rywalizację z Abwerą wygrała. I był to człowiek poza tym, który wyróżniał się na tle innych paladynów Hitlera niezwykłą wręcz determinacją w dążeniu do postawionych sobie celów. Był człowiekiem bardzo młodym, jak na nawet dzisiejsze standardy, to znaczy kiedy przybył do Pragi, miał zaledwie 37 lat. Należał do takiego pokolenia, które niemieccy historycy nazywają mianem pokolenia bezwzględnych. To byli ludzie, którzy przyszli na świat na początku XX wieku, na ogół na tyle późno, że nie zdążyli przejść przez taką, powiedzmy, regularną służbę wojskową, a w każdym razie kilkuletnią służbę wojskową w okopach, ale jakoś tam w okresie dorastania albo załapali się na takie wzmożenie nacjonalistyczne, patriotyczne, które towarzyszy zresztą każdej wojnie, albo też no, mieli jakiś krótki epizod w siłach zbrojnych. I to pozostawiło w nich, można powiedzieć, takie poczucie niedosytu. Z drugiej strony Heydrich był też potomkiem rodziny mieszczańskiej z miasta Halle nad Soławą. I podobnie jak wielu innych Niemców z tej warstwy społecznej, on przeżył po zakończeniu I wojny światowej bardzo bolesny moment pauperyzacji i deklasacji. To powodowało, że on był przepełniony nienawiścią. Ta nienawiść do tych, którzy doprowadzili do klęski Niemiec, w jego przypadku i w przypadku wielu innych zresztą niemieckich nacjonalistów, kierowała się przeciwko Żydom. I tu dochodzimy do jeszcze innego bardzo ważnego elementu charakterystyki Heydricha, że Heydrich był zajadłym antysemitą. Nawet jak na warunki nazistowskiej Rzeszy był wyjątkowo zajadłym antysemitą, który dążył do systemowego rozwiązania tego problemu. No wiadomo, że krąży ta legenda, że wynikało to z tego, że miał żydowską babkę i w związku z tym kompleks pochodzenia, że był szantażowany wręcz przez Himmlera, ale to nie jest prawdą. Niemieccy historycy przebadali jego życiorys. Okazuje się, że o żadnym żydowskim pochodzeniu nie ma mowy. Natomiast babka Heydricha zawarła drugi związek małżeński z mężczyzną żydowskiego pochodzenia, co niejako rzuciło cień na tę rodzinę, aczkolwiek w kategoriach rasistowskich, którymi się posługiwali naziści, no Heydrich nie miał ani kropli żydowskiej krwi. I był on też trochę takim produktem ówczesnego wychowania, bardzo zimnego, miał bardzo zimną, wymagającą matkę, co pewnie spowodowało u niego różnego rodzaju zaburzenia. Chyba nie pomylę się dużo, jeśli powiem, że Heydrich miał wszelkie rysy socjopaty, to znaczy człowieka wyjątkowo niewątpliwie inteligentnego, niezwykle zdeterminowanego do działania, a jednocześnie zupełnie wyzutego z zasad moralnych. To znaczy to był człowiek, który był zdolny do wszystkiego. I zanim jeszcze przybył do Pragi, zapisał się no już w historii powszechnej w bardzo niechlubny sposób, ponieważ był to człowiek, który odpowiadał za zbrodnie popełniane przez niemieckie grupy operacyjne, Einsatzgruppen, na tych terenach, na które wkraczał Wehrmacht i które później były, mówiąc w cudzysłowie oczywiście, czyszczone przez te niemieckie formacje policyjne. To stało się chociażby w Polsce w 1939 roku, gdzie już wówczas te Einsatzgruppen popełniały liczne zbrodnie, a później oczywiście największym polem działań owych formacji stały się w 1941 roku obszary Związku Radzieckiego, gdzie te poszczególne Einsatzgruppen dopuszczały się już naprawdę gigantycznych zbrodni, mniej więcej
W tym samym momencie, kiedy Heydrich przybył do Pragi, Heydrich przybył 27 września 1941 roku, dzień później w odległym Kijowie jedna z owych Einsatzgruppen dokonała masakry tamtejszych Żydów. To była największa jednostkowa masakra, jaka miała miejsce od momentu wybuchu II wojny światowej. Zginęło w niej ponad 30 tysięcy osób. I właśnie przeprowadzono ją na rozkaz Himmlera, czy też oczywiście Himmlera też, ale na rozkaz Heydricha w ramach stworzonych przez niego struktur i planu, który on realizował. I tutaj trochę wybiegając w przyszłość, trzeba powiedzieć, że Heydrich będzie też głównym współarchitektem, czy może będzie współarchitektem i głównym realizatorem ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, zgodnie z nazistowską terminologią. To on właśnie przecież w styczniu 1942 roku zorganizuje w Wannsee pod Berlinem w takim pałacyku konferencję poświęconą technicznym ustaleniom pomiędzy różnymi resortami. Będzie formalnie przewodniczącym tej konferencji. Będzie przewodniczącym tej konferencji, aczkolwiek wbrew temu, co się czasem twierdzi, to nie była konferencja, na której zapadła decyzja o eksterminacji ludności żydowskiej w Europie, tylko była to raczej konferencja poświęcona różnym kwestiom formalnym, technicznym, proceduralnym. Można powiedzieć, że był jednym z architektów Holokaustu. Z całą pewnością. I dlaczego ten Heydrich, który no z tego pana opisu jego sylwetki, to nie jest miły i sympatyczny człowiek, jest to człowiek do zadań specjalnych. Dlaczego on zostaje wysłany w 1941 roku do protektoratu Czech i Moraw, w którym to protektoracie pierwszym protektorem od jakby likwidacji Czech w marcu 1939 roku był taki stary nazistowski dyplomata Konstantin von Neurath. Dlaczego zabrano Neurata, czy Hitler postanowił zabrać Neurata i zastąpić go swoim bezwzględnym człowiekiem do specjalnych poruczeń? Co takiego ten protektorat Hitlerowi zrobił, że potrzeba było takiej decyzji? Niemcy mniej więcej od swojego zwycięstwa nad Francją latem 1940 roku i zaostrzenia działań wymierzonych w czeski ruch oporu mieli takie przekonanie, że ten protektorat udało im się dość gruntownie spacyfikować. To znaczy, że tam już nie będzie większych niespodzianek. No oczywiście działała jeszcze cały czas ta słynna grupa podpułkownika Maszina, czyli trzej królowie czeskiego ruchu oporu, ale Niemcy wiedzieli, że to jest stosunkowo niewielka formacja i że no, większość Czechów zachowuje spokój, władze czeskie protektoratu też. Tymczasem po niemieckim ataku na Związek Radziecki okazało się, że ta wydawałoby się spacyfikowana dawno prowincja zaczyna się stawiać okupantom. Doszło do całej masy różnego rodzaju antyniemieckich wystąpień, przede wszystkim o charakterze symbolicznym, to znaczy do manifestowania na różne sposoby życzliwości wobec Związku Radzieckiego, ale też do aktów sabotażu, strajków. Strajkowały między innymi wielkie zakłady lotnicze w Pradze, zakłady w Altera, gdzie nawet interwencja gestapo i aresztowanie prowodyrów nie rozładowały od razu sytuacji. Dochodziło do masowych przecięć przewodów hamulcowych w pociągach, które przejeżdżały przez obszar protektoratu, co było może nie bardzo spektakularną formą sabotażu, za to bardzo skuteczną, ponieważ niezwykle opóźniało zaopatrywanie frontu wschodniego i w ogóle ruchy wojsk i przerzucanie zaopatrzenia. Więc Niemcy, to widać bardzo wyraźnie po raportach Służby Bezpieczeństwa, o której właśnie mówiliśmy, zdawali sobie sprawę z tego, że to jest niebezpieczne. Być może Służba Bezpieczeństwa trochę podkolorowywała te zagrożenia, tak jak wszystkie służby specjalne raczej wyolbrzymiają niebezpieczeństwa. Niemniej do Hitlera zaczęło docierać, że sytuacja w protektoracie nie została definitywnie opanowana i że trzeba coś z tym zrobić. Do tego dokładał swoje trzy grosze człowiek numer dwa w nazistowskiej hierarchii na terenie protektoratu Czech i Moraw, czyli Karl Hermann Frank, który był zastępcą Reichsprotektora Konstantina von Neuratha i który w przeciwieństwie do Neuratha był Niemcem czeskim, czyli był bardzo dobrze zorientowany w miejscowych realiach. Był jednym z jastrzębi niemieckiej polityki wobec Czechów. Uważał, że Czechów trzeba trzymać krótko. No a poza tym to on był bardzo niezadowolony z tego, że on odwala całą pracę polityczną, a Neurath stoi na czele tej struktury
i po prostu przeciwko niemu intrygował. Tym bardziej, że von Neurath zdaje się traktował to swoje powołanie do Czech jako wygodną emeryturę. Tak, no on był zresztą w wieku emerytalnym, był rówieśnikiem prezydenta Emila Hachy, dość dobrze z tym Hachą się dogadywał. Nie był wbrew pozorom, czy wbrew takiej opinii, jaka później powstała, jakimś specjalnie życzliwym politykiem wobec Czechów. On po prostu zachowywał pewne formy, natomiast co do istoty, no to jego działania niewiele różniły się od tych działań, które prowadził, czy też postulował Karl Hermann Frank. Ale Karl Hermann Frank swoimi raportami, swoimi właśnie ostrzeżeniami przed tym, że się Czesi buntują, że sytuacja się pogarsza, doprowadził do tego, że we wrześniu 1941 roku Hitler postanowił von Neuratha zdymisjonować, to znaczy formalnie oświadczył, że ze względu na zły stan zdrowia on się musi udać na dłuższy wypoczynek i że zastąpi go pełniący obowiązki protektora właśnie Reinhard Heydrich. Dlatego człowiek do zadań specjalnych, że Hitler nie zamierzał zostawiać Heydricha w Pradze na zawsze. Chciał, żeby Heydrich zrobił tam porządek i został przesunięty do innych obowiązków. Zresztą przypuszczano, że kiedy doszło, trochę już tutaj wybiegam w przyszłość, do zamachu na Heydricha, no to, że tego samego dnia Heydrich miał lecieć do Hitlera i Hitler miał go przesunąć do Francji. Więc to był człowiek, z którym z pewnością Hitler nie zamierzał postąpić tak jak z Neurathem, żeby go skierować gdzieś na jakąś taką właśnie all inclusive emeryturę. Heydrich do robienia tych porządków zabrał się wyjątkowo energicznie. Tak, on miał takie mocne wejście naprawdę, to znaczy przybył do Pragi 27 września 1941 roku. Trochę ku rozczarowaniu Franka, bo Frank miał pewnie nadzieję na to, że to on zostanie mianowany tym pełniącym obowiązki Reichsprotektora, a przybył nie tylko jego przełożony, ale jednak człowiek, nie wiem czy można powiedzieć, tutaj odpowiadam na pańskie poprzednie pytanie, że on był człowiekiem numer 3 w nazistowskiej Rzeszy, chyba jednak lekka przesada, czy też megalomania z jego strony, no pewnie Göring uważałby inaczej i paru innych dygnitarzy, Ribbentrop, Bormann, ale na pewno w strukturach SS to był człowiek zaraz po Hitlerze i Himmlerze, prawda? Więc to był człowiek bardzo groźny. Zaczyna on od tego, że tego samego dnia nakazuje aresztować czeskiego premiera protektoratu Czech i Moraw generała Aloisa Eliasza. Związanego z ruchem oporu. Tak, o którego to związkach z ruchem oporu Niemcy wiedzieli od więcej niż roku. Von Neurath raportował o tym Hitlerowi, jeśli dobrze pamiętam, już na początku 1940 roku, ale otrzymał takie polecenie, aby na razie tego nie konsumować tej wiedzy, tylko czekać na nadarzający się moment. Zapewne Hitler wychodził z założenia, że lepiej jest, wiedząc o tym, że Eliasz gra na dwa fronty, kontrolować go, niż wywołać kryzys polityczny i doprowadzić do pojawienia się kogoś nowego, kogo dopiero trzeba będzie przejrzeć. Więc Eliasz idzie do więzienia, zostaje aresztowany. Eliasz się zresztą z tym liczył, to znaczy wiedział, że jego mieszkanie jest od kilku dni obserwowane i że to na pewno nie zapowiada niczego dobrego, a jednocześnie Heydrich ogłasza stan wyjątkowy w Pradze i rozpoczyna procesy, które możemy nazwać pokazowymi z członkami, czy przeciwko członkom ruchu oporu, którzy zostali wcześniej schwytani, sądy specjalne, które zaczynają obrady jeszcze tego samego dnia, kiedy przybył Heydrich, skazują czechosłowackich generałów Bilecho i Wojtę na karę śmierci. Ta kara śmierci zostaje wykonana natychmiast, więc to są takie, można powiedzieć, bardzo pokazowe represje, za pomocą których Heydrich chce zastraszyć zarówno czeskie społeczeństwo, ale co może jeszcze ważniejsze, czeskie władze, pokazać im, że już nie będzie żadnej gry na dwa fronty, że tutaj, prawda, niby lojalność wobec Niemców, ale w gruncie rzeczy współpraca z ruchem oporu i władzami emigracyjnymi prezydenta Benesza. Nie, że teraz tylko bezwzględna lojalność. Cały czas nam się tutaj przewija ten istniejący ruch oporu. On nie jest najmocniejszy. Na tym etapie to jest głównie obrona narodu. To są te środowiska, z którymi współpracował, bo to też warto podkreślić, że generał Eliasz, premier rządu protektoratu, on nie był szefem. Tak, tak. Miał kontakty z tym ruchem oporu. Ale ten ruch oporu sobie istniał w tych Czechach, podejmował konkretne działania, których efektem było przysłanie tam między innymi Heydricha, ale pomysł zamachu na Heydricha, on powstał zupełnie poza i w całkowitym oderwaniu od czeskiego ruchu oporu, powiedziałbym więcej. On powstał wbrew niemu.
Dokładnie tak. Kto wymyślił tę operację i dlaczego akurat w taki sposób? Ja może tylko jeszcze dodam taką jedną informację, która uściśli to, co pan powiedział, to znaczy, że ruch oporu czeski był wówczas, mówimy o powiedzmy jesieni 1941 roku, zdecentralizowany. To znaczy oczywiście było takie jego kierownictwo, mówię tutaj o organizacji UWOD. Dla polskich słuchaczy może warto rozwiązać ten akronim, że on znaczy wstęp. Sam akronim wymawiany jako jedno słowo znaczy wstęp, natomiast rozwinięcie tego skrótu to było Ustrzedni Wereni, czyli Centralne Kierownictwo. Odboje do Macicho. Czyli Krajowego Ruchu Oporu. I ten ruch oporu, czy wypowiadający się w jego imieniu taki sekretarz, można powiedzieć, czy koordynator tej organizacji, docent Władimir Kraina, kiedy dotarły do niego słuchy, bo tak to należy chyba ująć, o tym, że szykowany jest zamach na Reichsprotektora, no to zaczął intensywnie zabiegać o to przez wysyłane do Londynu szyfrogramy, aby ten zamach odwołać, że ten zamach, jak pisał, spowoduje zdecymowanie, czy ostateczne zdecymowanie ruchu oporu, zastraszenie społeczeństwa, no a przede wszystkim niczego Czechom korzystnego nie przyniesie. Ale na emigracji patrzono na to inaczej, bo decyzja zapadła na emigracji w Londynie. Pomysłodawcą tego zamachu był szef czechosłowackiego wywiadu wojskowego na emigracji, pułkownik František Moravec. Zbieżność nazwisk przypadkowa z czołowym czeskim kolaborantem. I stopień wojskowy też zbieżny. I ten František Moravec przekonał prezydenta Benesza, że taki zamach, który zresztą by się wpisywał w filozofię działania Wielkiej Brytanii wówczas, bo przecież Brytyjczycy podejmowali różnego rodzaju działania dywersyjne w różnych częściach Europy za pośrednictwem SOE, czyli Special Executive Operations, dowództwo zadań specjalnych, że on przekona światową opinię publiczną, udowodni to raz na zawsze, że Czesi są narodem, który walczy przeciwko Hitlerowi, a nie współdziała z nim. To wiązało się z kolei z inną koncepcją Heydricha, z którą on przybył do Pragi. Heydrich zaczął od mocnego uderzenia, potem się zabrał za Żydów czeskich, których zaczął w przyspieszonym tempie deportować do getta w Terezinie. Z tamtego getta byli oni następnie wywożeni na wschód do obozów zagłady. Ale jeśli chodzi o rozgrywkę z czeskimi władzami, czy ze czeskim społeczeństwem, postawił na tak zwane odpolitycznienie. To odpolitycznienie, po niemiecku Entpolitisierung, miało oznaczać, że Czesi nie będą prowadzili jakiejkolwiek samodzielnej polityki i w ogóle wyzbędą się jakichkolwiek politycznych ambicji. Zarówno społeczeństwo, jak i władze czeskie. W tym celu Heydrich doprowadził do reorganizacji czeskiego rządu, który stracił w ogóle walor organu kolegialnego, tylko składał się odtąd z poszczególnych ministrów, którzy odpowiadali za pewne dziedziny funkcjonowania aparatu państwowego przed nim, przed Reichsprotektorem. Po drugie, wprowadził do tego rządu Niemca, któremu powierzył nadzór nad całą gospodarką, co spowodowało między innymi, że na posiedzeniach rządu trzeba było rozmawiać po niemiecku, no bo oczywiście ten Niemiec Walter Bercz nie znał ani słowa po czesku. Po drugie, wprowadził do rządu właśnie Emanuela Morawca, czyli czołowego czeskiego zdrajcę, kolaboranta, nazistę, który miał popychać pozostałych ministrów ku jednoznacznej kolaboracji. I no, trzeba powiedzieć, że ten diabelski plan Heydrichowi się powiódł niezwykle skutecznie. Znaczy jemu się udało za pomocą represji i owego otwartego wezwania do kolaboracji spowodować, że czeskie władze protektoratu na tę ścieżkę kolaboracji weszły. O ile przedtem jeszcze można mówić o jakiejś współpracy, o jakimś walenrodyzmie, tak, który no na pewno Eliasz nie był takim kolaborantem jak Quisling, prawda, czy Petain. Był czeskim patriotą, który, jak sam twierdził, no, musiał się podjąć takiego niewdzięcznego zadania, bo ktoś tego się musiał podjąć. To o tyle, powiedzmy już od przełomu 1941 i 1942 roku, ci, którzy współpracują z Niemcami, muszą iść na całość. Po prostu no, Niemcy wyznaczają im pewne zadania i z tych zadań rozliczają. Nie ma już mowy o żadnym opóźnianiu, hamowaniu, jakiejś zabawie w kotka i myszkę. Więc z punktu widzenia
czechosłowackiej racji stanu, tak jak ją sobie wyobrażał Beneš i czechosłowackie władze na emigracji, czechosłowaccy patrioci, to było niezwykle niebezpieczne, no bo Beneš się cały czas obawiał wówczas jeszcze. Tutaj musimy powiedzieć, że to jest przecież moment, kiedy Niemcy stoją pod Leningradem, pod Moskwą, a wiosną 1942 roku rozpoczynają wielką ofensywę na południu, która ma właściwie dosięga Kaukazu, prawda? Ona się zatrzymuje na Stalingradzie, ale przedtem zdążyli zdobyć Elbrus chociażby. I Beneš, i to wynika z jego depeszy do kraju i rozmów ze współpracownikami w Londynie, obawia się, że może dojść do takiej sytuacji, w której państwa koalicji antyhitlerowskiej będą zmuszone jednak z Niemcami rozpocząć rozmowy pokojowe. No i wtedy stanie kwestia również ziem czeskich, protektoratu. I Niemcy będą mogli powiedzieć, no ale chwileczkę, dlaczego wy chcecie jakiegoś powrotu do sytuacji sprzed 15 marca 1939 roku, skoro Czesi popierają przecież tą, popierają niemiecką Rzeszę. Stanowią dopasowany tryb w machinie III Rzeszy. Otóż to, tak. Proszę bardzo, czeskie społeczeństwo uczestniczy w niemieckim wysiłku wojennym, czeskie władze również współpracują z nami i na wypadek tego tak zwanego pokoju odrębnego Beneš uważał, konieczny jest jakiś akt, napisał w pewnym momencie, że jakaś akcja przemocy, akcja rewolucyjna, zamach, który zamanifestuje, że Czesi są narodem walczącym z państwami osi, z nazistowską Rzeszą. Bezpośrednimi wykonawcami tej zaplanowanej w Wielkiej Brytanii przez brytyjskie dowództwo operacji strategicznych, dzisiaj byśmy powiedzieli wojskowe, siły specjalne, jakby bezpośrednimi wykonawcami tego zamachu miało być właśnie dwóch cichociemnych, Słowak, i to jest dość symboliczne, Józef Gabčík i Czech Jan Kubiś. Obaj przed wojną byli zawodowymi żołnierzami, to znaczy jeden chyba był żołnierzem zawodowym, drugi żołnierzem nadterminowym, ale obaj... Kontraktowym. Można powiedzieć, że obaj byli zawodowymi żołnierzami, jeden wojsk chemicznych, drugi bodajże formacji fortecznych. Jak oni się znaleźli w Wielkiej Brytanii? Podobnie jak wielu innych czeskich żołnierzy, którzy nie pogodzili się z tym, co się stało z ich ojczyzną 14 i 15 marca 1939 roku, przepraszam, użyłem określenia czeskich, oczywiście trzeba powiedzieć czechosłowackich, czy też czeskich i słowackich, no bo jakaś część młodych mężczyzn nie chciała dalej mieszkać, pracować w tych realiach okupacji albo takiej słowackiej niepodległości, która w gruncie rzeczy oznaczała przecież bycie państwem satelickim nazistowskiej Rzeszy, tylko ci ludzie decydowali się na emigrację. Uciekali z protektoratu i ze Słowacji, na ogół przez terytorium Polski, i tam albo przyłączali się do na początku czechosłowackiej grupy wojskowej, która rezydowała w Krakowie-Bronowicach, później została wycofana na wschód, dostała się do niewoli radzieckiej, albo byli przerzucani przez Gdynię na zachód, trafiali albo do Francji na początku, albo do Legii Cudzoziemskiej w Syrii. I później z tych żołnierzy, z tych młodych mężczyzn powstały czechosłowackie formacje militarne, to byli albo piloci i wtedy walczyli w dywizjonach, które broniły między innymi Wielkiej Brytanii już w 1940 roku, albo też do jednostek lądowych, również do jednostek specjalnych. W ten sposób właśnie ten trening komandosów, no bo przecież to był taki regularny trening komandosów, przeszli Kubiś i Gabčík. Kubiś i Gabčík nie byli jedynymi cichociemnymi, którzy trafili na przełomie 1941 i 1942 roku do protektoratu, a zamach na Heinricha, czy planowany jeszcze wówczas zamach na Heinricha, nie był jedynym działaniem, jakie na terenie protektoratu planowała rękami czeskich cichociemnych Wielka Brytania. Tam były takie dwie zasadnicze grupy. I co oni jeszcze mieli robić poza tym zamachem? Tych cichociemnych, jeśli dobrze sobie przypominam, zrzucono łącznie do protektoratu 97 czy 6, około setki, w kilku takich falach. Rzeczywiście antropoid, czyli desant, w którym wysadzono Gabčíka i Kubiša, nie był pierwszy. Były generalnie dwa typy tych desantów, czy też dwa typy ludzi, których zrzucano. Po pierwsze to byli radiotelegrafiści i to było absolutnie kluczowe.
ponieważ tylko dzięki nim ruch oporu był w stanie utrzymywać łączność z władzami na emigracji, z czechosłowackimi strukturami na emigracji, a z kolei dzięki kontaktom z ruchem oporu te władze na emigracji mogły orientować się w tym, co się dzieje w czeskim społeczeństwie, ale też mogły otrzymywać informacje o charakterze wywiadowczym. Wspomnieliśmy na samym początku o tych trzech królach czeskiego ruchu oporu. Oni prowadzili, można tak powiedzieć, takiego niemieckiego agenta, który on jest bardzo mitologizowany w literaturze czeskiej, nazywał się Paul Tümmel, występował pod pseudonimem czy pod kryptonimem, jaki mu nadał czechosłowacki wywiad wojskowy, czyli A-54, ale był to rzeczywiście wysoki rangą pracownik praskiej Abwery, który miał dostęp do bardzo wielu ważnych informacji. Te informacje po prostu dzięki ruchowi oporu dalej tym radiotelegrafistom były w stanie przepływać na zachód i bardzo wzmacniały pozycję czechosłowackich władz na uchodźstwie jako ludzi dobrze zorientowanych w tym, co się dzieje wewnątrz nazistowskiej Rzeszy. Drugą grupą to byli właśnie ludzie do zadań specjalnych, tak jak Gabczyk i Kubisz mieli dokonać zamachu na Heydricha, tak też byli zrzucani ci spadochroniarze, którzy mieli na przykład naprowadzić alianckie lotnictwo bombowe na zakłady Szkody w Pilźnie, co się zresztą nie powiodło. Losy tych desantów były bardzo różne. One bardzo często kończyły się tragicznie, to znaczy wielu tych komandosów, którzy byli zrzucani do protektoratu, wpadało w ręce niemieckie albo ginęło, dlatego że nie byli odpowiednio przygotowani, nie znali już wystarczająco dobrze realiów panujących w kraju, a przede wszystkim, żeby taki komandos mógł, taki cichociemny mógł przetrwać, on musiał nawiązać kontakt z jakimiś ludźmi, którzy udzielili mu pomocy. Przy tym poziomie zastraszenia czeskiego społeczeństwa, jakie wprowadził Heydrich, to stało się bardzo trudne. Ale mimo wszystko znajdowali się ludzie, którzy tym spadochroniarzom udzielali pomocy, często nawet bez jakichkolwiek wcześniejszych kontaktów z podziemiem albo bez jakichkolwiek kontaktów z Londynem zwłaszcza. I tak samo stało się w przypadku Gabczyka i Kubisza. To znaczy oni zostali zrzuceni przez brytyjskiego radionawigatora w złym miejscu. Mieli skoczyć koło Pilzna, zrzucono ich za Pragą, koło miejscowości Nechwizdy. Ale to 100 kilometrów, prawie 100 kilometrów dalej niż mieli. Niż mieli, dokładnie. Więc jeden z nich skręcił nogę przy tym skoku, ale miejscowy ksiądz pomógł im, po pierwsze ich nie wydał, tak, a po drugie pomógł im się jakoś ogarnąć. Oni dzięki temu później nawiązali kontakty z ludźmi, którzy działali w ruchu oporu. To nie były struktury, tak jak w Polsce, podlegające państwu podziemnemu. To były często luźne grupy, które tworzyli obywatele, tacy ad hoc skrzyknięci, ale okazali się ci członkowie ruchu oporu bardzo pomocni. Dzięki nim można powiedzieć, że w ogóle ten zamach się w dużej mierze udał. Tylko o tym pan już wspominał, mówiąc o krainie. Dzięki temu ruchowi oporu, dowództwo ruchu oporu, nieinformowane przez londyńskie władze, domyśliło się, po co ten Gabczyk i Kubisz przyleciał do tych Czech i co to w ogóle ten cały antropoid, na czym ma polegać. I tak jak pan mówił, spowodowało to bardzo nerwową reakcję, bardzo intensywną komunikację z tym Londynem, z wnioskiem o zmianę celu operacji. I tu padły dwie konkretne propozycje w zamian. Znaczy, to nie jest tak, że ruch oporu będący na miejscu w protektoracie twierdził, że ej, nie róbmy nic. Tylko stwierdzili, że Heydrich to jest, po czesku bym powiedział, moc wielkie sousto. Za duży kęs do przełknięcia. Zróbmy coś innego. Kogo oni proponowali? W ogóle to nie było tak od początku, że jedynym celem działań desantu antropoid miał być Heydrich. Mówiono o trzech równoległych celach: Heydrich, Karl Hermann Frank albo ów oberkolaborant Emanuel Morawec. I kraina, kiedy się zorientował, że Gabczyk i Kubisz przygotowują zamach, bo oni jeździli na przykład do letniej rezydencji Heydricha w Panenskich Brzeżanach pod Pragą, obserwowali jego drogę. Nie wymagało to jakiejś szczególnej spostrzegawczości, żeby się domyśleć, co jest ich celem. To zaczął monitorować Londyn, aby zamachu dokonano na Morawca, co miałoby znacznie niższy ciężar gatunkowy i prawdopodobnie nie sprowokowałoby Niemców aż do takich strasznych represji. Wiadomość o tym dotarła do Londynu, ale została zignorowana przez drugiego Morawca, czyli przez Franciszka Morawca, który chyba zupełnie celowo, z premedytacją, uznał, że Heydrich będzie bardziej spektakularnym celem, że warto jest
walczyć o główną stawkę, bo i tutaj znowu wybiegam w przyszłość, to rzeczywiście było bez precedensu. Nigdy podczas II wojny światowej i chyba zaryzykowałbym takie uogólnienie, że w ogóle w całej historii XX wieku nie udało się podczas wojny uderzyć człowieka tak eksponowanego, tak wysoko postawionego w hierarchii przeciwnika. Więc to, co osiągnęli Gabczyk, Kubisz i ich współpracownicy z innych desantów, było rzeczywiście niezwykłe. Przejdźmy właśnie do samego zamachu. Do niego doszło w dzielnicy Horní Libeň, Górna Libeń, w miejscu połączenia ulic na Holešovičkách, Kirchmayra i Zenklowej. To jest tuż obok szpitala na Bulowce. Ja od razu uprzedzę słuchaczy, którzy chcieliby się tam wybrać, że obecnie tam jest wszystko zupełnie inaczej niż 20 maja 1942 roku. Układ ulic w tym miejscu ze względu na wybudowaną po wojnie wewnętrzną obwodnicę Pragi jest zupełnie inny i sam pomnik poświęcony operacji Antropoid też nie jest bezpośrednio w miejscu zamachu, bo tam są jezdnie, stakady czy właściwie wjazdy na obwodnicę, więc on jest trochę w bok. Natomiast to miejsce, ten zbieg tych trzech ulic, on nie był wówczas przy tej topografii z końcówki maja 1942 roku przypadkowy. Gabczyk i Kubisz bardzo inteligentnie wybrali to miejsce. Dlaczego? To był wręcz taki wymarzony punkt dla zamachowców, dlatego że ulica, którą Heydrich dojeżdżał ze swojej letniej rezydencji, o której powiedziałem, na Praski Zamek, zataczała w tym miejscu taką właściwie pętlę. Ona tworzyła takie U i na tym zakręcie kierowca Heydricha, który zresztą nie był profesjonalnym kierowcą VIP-ów, tylko takim przybocznym SS-manem z ochrony Reichsprotektora, musiał zwolnić praktycznie do zera. Czyli w tym momencie pojawiła się możliwość, żeby zaatakować auto. Dodajmy, że Heydrich, który był człowiekiem, oprócz tego wszystkiego, co o nim powiedzieliśmy, jeszcze wyjątkowo pewnym siebie, był tak przeświadczony, że spacyfikował już Czechów, że jeździł kabrioletem, a więc... Bez obstawy. Mimo rozkazowi Hitlera. Tak, mimo wyraźnego rozkazu Hitlera, który mu to zakazywał. Zresztą to nie był jego pierwszy wyskok, bo Heydrich był też amatorem, pilotem myśliwskim i po wybuchu wojny ze Związkiem Radzieckim latał Messerschmittem 109 nad frontem i dał się zestrzelić, co doprowadziło do furii Himmlera, który doskonale przecież rozumiał, że jego koledzy po fachu z NKWD wydobędą z każdego człowieka to, co będą chcieli, jeśli podadzą go odpowiedniej obróbce. Wtedy Heydricha odbiło, czy właściwie znalazło gdzieś na jakimś bezludziu specjalne komando poszukiwawcze Wehrmachtu, ale Heydrich nie wyciągnął z tego odpowiednich wniosków, no i dalej ryzykował. W związku z tym ta ulica właśnie w Holešovičkách, która tam tak zakręcała, okazała się dla niego miejscem tragicznym, trochę ze względu na to, że on po prostu nie dotrzymywał zasad bezpieczeństwa, można powiedzieć w ten sposób. Również pod tym względem, że w przeciwieństwie do wielu innych przecież takich postaci, jak chociażby Kuczera w Warszawie, który właśnie robił wszystko, aby nie zorientowano się, jaka jest jego droga pomiędzy miejscem, gdzie mieszkał, a pracą, no to Heydrich jechał cały czas tą samą ulicą. Gabczyk i Kubisz obserwowali go, udając, że zbierają mlecz dla królików. I Heydrich prawdopodobnie ich wcześniej widywał wzdłuż tej drogi, więc nawet jak ich zobaczył, kiedy stali w tych Holešovičkách, to nawet to nie wzbudziło jego zainteresowania. Jednak podczas samego zamachu, mimo doskonałego wyboru miejsca i tego, że Heydrich wówczas po raz pierwszy swoją brawurą, niewłaściwym doborem kierowcy, który się źle w tym momencie zachował, ułatwił im zadanie, to podczas samego zamachu nic nie poszło zgodnie z planem. No tak, tak się czasem dzieje w ogóle przy tego typu operacjach, że ci, którzy je przeprowadzają, muszą nieustannie improwizować. To znaczy, po pierwsze Gabczykowi, który miał oddać do Heydricha serię z pistoletu maszynowego Sten, ten pistolet się zaciął i to oczywiście była cecha tej broni, która później dawała o sobie znać również w innych przypadkach, ale w tej sytuacji ona mogła przekreślić powodzenie całej operacji. Gdyby Heydrich nie był aż tak właśnie brawurowy i pewny siebie, to nie wydałby rozkazu swojemu kierowcy
Kleinowi zatrzymać, natychmiast zatrzymać. Tylko tak jak zawsze to ma miejsce w przypadku takiego zagrożenia, no nakazałby mu jak najszybciej odjechać z miejsca wypadku. Albo być może gdyby to był kierowca VIP-ów, to by w ogóle go nie posłuchał, tylko odjechał. Ale Heydrich uznał, że rozprawi się sam z tym właśnie niskim, Gabczyk był niziutki, napastnikiem. Wyjął pistolet z bocznej kieszeni drzwi swojego kabrioletu i już sądził, że zaraz wyrówna rachunki z tym, który go zaatakował, gdy pojawiła się druga postać, czyli Kubisz, który z kolei miał specjalną bombę skonstruowaną przez SOE i rzucił tę bombę, chciał ją wrzucić do środka kabrioletu, ale minął o 20 czy 30 centymetrów cel i ona wybuchła za tylnym zakolem auta. Prawdopodobnie zresztą to właśnie Heydricha zabiło, ponieważ Heydrich nie został bezpośrednio ranny odłamkami tej bomby, tylko siła eksplozji wbiła mu w plecy drobne kawałki metalu z karoserii czy też z elementów siedzenia, a przede wszystkim fragmenty trawy morskiej, którą było to siedzenie wypchane. I tu był problem, ponieważ z punktu widzenia Niemców, ponieważ Niemcy nie dysponowali penicyliną, a takie bardzo drobne fragmenty organiczne, one wywołują znacznie większe ryzyko zakażenia niż elementy metalu, które jest łatwo usunąć. Więc Heydrich zmarł ze względu na to później, po kilku dniach, że wdało mu się zakażenie, a to zakażenie się przerodziło w sepsę i zawdzięczał tę sepsę właśnie trawie, którą było wypełnione siedzenie jego fotela. Uciekający z miejsca zamachu cichociemni, Gabczyk i Kubisz musieli walczyć nie tylko z Heydrichem i jego kierowcą, ale też z tłumem nieprzyjaznych mieszkańców Pragi, właścicielami sklepu mięsnego. No tak, to jest też taki, można powiedzieć, gorzki paradoks, ale spójrzmy na to trochę inaczej. Z punktu widzenia zwykłego mieszkańca Pragi, sytuacja, w której dochodzi do zatrzymania tramwaju, bo obok tego kabrioletu, który zatrzymał się i został zaatakowany przez Gabczyka i Kubisza, przejeżdżał tramwaj, wybuch bomby spowodował, że w tym tramwaju wypadły szyby, ci pasażerowie, którzy tam byli, wysiedli. Oni byli kompletnie zdezorientowani. To nie była okupowana Warszawa, gdzie to na porządku dziennym były sytuacje wymiany ognia pomiędzy ruchem oporu a Niemcami. Tutaj ci ludzie po prostu nie bardzo wiedzieli, jak się zachować. Byli wśród nich czescy policjanci, którzy byli na służbie i którzy no, w takiej sytuacji zareagowali, można powiedzieć, odruchowo, to znaczy zaczęli zbliżać się do zamachowców z zamiarem ich ujęcia. Pojawiły się głosy, łapać ich. Kubisz musiał wystrzelić w powietrze, żeby jego rodacy się rozstąpili i pozwolili mu uciec. Później po wojnie ci ludzie będą twierdzić, że oni nie mieli wyboru. Znaczy, gdyby nie podjęli jakichkolwiek działań, to byliby później przez Niemców oskarżeni o bierność, o to, że nie dopełnili obowiązków i prawdopodobnie byliby skazani na śmierć. Co jest, wydaje mi się, prawdopodobne. Natomiast no już na przykład właściciel sklepu czy zakładu rzeźnickiego, w którym próbował się schronić Gabczyk, bo za Gabczykiem z kolei pobiegł kierowca Heydricha, ów Klein, no to ten wskazał miejsce jego ukrycia z nadgorliwości i Gabczyk musiał wtedy strzelić kilka razy, trafił Kleina w nogę. Nasza fortuna się odwróciła, bo Kleinowi się zaciął pistolet. Teraz się Kleinowi zaciął pistolet, Gabczyk to wykorzystał, więc on popisał się po prostu nadgorliwością w stosunku do okupanta. To też nie ulegało wątpliwości. Hitler na wieść o zamachu, kiedy jeszcze Heydrich żył, bo on zmarł kilka dni później, wpadł w furię, wpadł w szał i zaczął wydawać polecenia mordercze. Mówi, że po prostu na Czechy ma spaść, na protektorat Czech i Moraw ma spaść gniew Boży. Pamiętam, że tam była mowa o natychmiastowym wzięciu 10 tysięcy, wzięciu i rozstrzelaniu 10 tysięcy zakładników. Różne miał pomysły. Widać było, że był to jeden z tych momentów, kiedy tracił absolutnie kontrolę nad sobą i wówczas udało się go odwieść od tych pomysłów, kto to zrobił i dlaczego. Tutaj mamy do czynienia z takim ciekawym paradoksem, mianowicie człowiekiem, który uratował Czechów przed taką naprawdę no, zmasowaną falą odwetu, bo Hitler nie rzucał słów na wiatr, to absolutnie mogło się zdarzyć, że zostanie rozstrzelanych 10 tysięcy czy 30 tysięcy Czechów. Himmler już nawet zdążył doprecyzować, że to mają być członkowie niespokojnej, buntowniczej inteligencji, ale tym człowiekiem był paradoksalnie Karl Hermann Frank, czyli człowiek uważany przez Czechów za czechożercę, złego ducha i Hitlera, i później Neurata, i Heydricha, który udał się do Wilczego Szańca w Prusach Wschodnich, żeby przekonać Hitlera, że to nie ma sensu, że takie działania
które przyjęłyby formę masowego odwetu, wywołałyby równie masowy opór, że znacznie lepiej jest kontynuować linię Heydricha, jak to bardzo zresztą zręcznie ujął. To znaczy, żeby z jednej strony bardzo ostro uderzyć w tych, którzy mieli coś wspólnego z zamachem, którzy popierali zamachowców, a nawet którzy chwalili zamach, z drugiej strony dać czeskim władzom możliwość okazania lojalności wobec Rzeszy. Właściwie nawet nie tyle dać im tę możliwość, co zmusić czeskie władze do tego, żeby one jednoznacznie potępiły zamach i jednoznacznie odcięły się od czechosłowackiej akcji niepodległościowej w Londynie. I tak się stało. To znaczy Niemcy zaczynają zaraz po zamachu operację przeczesywania Pragi, której mówiono Großratiefahndung, czyli taka wielka obława, chyba tak należałoby przetłumaczyć to pojęcie, i wchodzą właściwie do każdego mieszkania, które znajdowało się w Pradze, w poszukiwaniu wszystkich ludzi, którzy mają nie w porządku dokumenty, którzy no, mieliby broń oczywiście. Łapią dziesiątki różnych nieszczęśników, którzy nie mieli w porządku właśnie swoich dokumentów tożsamości, ale nie wpadają na trop zamachowców. A czeskie władze protektoratu, no właściwie jak jeden mąż, przystępują do takiego rytualnego odsądzania od czci i wiary zamachowców. To jeszcze póki żył Heydrich, przybrało formę manifestacji na rynku Starego Miasta, gdzie ów Morawiec, Emanuel, o którym parokrotnie już mówiliśmy, mówi, że Praga, która zapisała w dziejach Czech wiele pięknych kart, że też jest siedliskiem takiego buntu, że jest siedliskiem inteligencji, która jest wroga wobec Rzeszy, i że jeżeli on ma wybierać pomiędzy zdrowym narodem a bezpłodną inteligencją, jak to nazwał, to on wybiera naród, bo bez inteligencji naród może żyć. Co było właściwie jednoznaczną zapowiedzią, że jeśli ci patriotycznie nastawieni Czesi nadal będą kontynuować opór, to że Rzesza się ich pozbędzie przy akceptacji ludzi takich jak Morawiec. To, że wtedy nie doszło do realizacji odwetowych planów Hitlera, nie znaczy, że w ogóle nie było odwetowej akcji. Podczas II wojny światowej Niemcy spacyfikowali na okupowanych przez siebie terenach zapewne setki miejscowości w różnych krajach. Najwięcej przypuszczam na terytorium dzisiejszej Białorusi, ale i w Polsce mamy dziesiątki takich przykładów. Ale w historiografii, szczególnie zachodniej, symbolem takiej pacyfikacji jest czeska wieś Lidice. Jej mieszkańców wymordowano, i to wymordowano w sposób konsekwentny, że na przykład jak ktoś był na zmianie w fabryce, to poczekali aż wrócił. Samą wieś symbolicznie zrównano z ziemią, łącznie z takimi operacjami inżynierskimi, że na przykład zmieniono bieg strumienia i przeniesiono staw, tak żeby śladu nie zostało po tych Lidicach. Dlaczego one się tak mocno przebiły do tej świadomości powszechnej, zbiorowej? Zacznę może od tego, że tę pacyfikację przeprowadzono już po śmierci Heydricha, która oczywiście podgrzała atmosferę i wywołała u Hitlera i u innych nazistów jeszcze większą żądzę odwetu wobec Czechów, ale przed znalezieniem właściwych sprawców zamachu. I to powodowało, że Niemcy gorączkowo poszukiwali kogoś, kogo mogą przykładnie ukarać i zastraszyć w ten sposób resztę czeskiego społeczeństwa. Wioska Lidice wybrana została w gruncie rzeczy przypadkowo jako cel tego odwetu, dlatego że w Lidicach przed wojną mieszkało dwóch mężczyzn, którzy udali się właśnie na zachód, walczyli w Wielkiej Brytanii w szeregach czechosłowackich sił zbrojnych, i Niemcy doszli do wniosku, że oni mogą być tymi zamachowcami. Na ten trop naprowadził ich list, który taki no, zupełnie przypadkowy mężczyzna, młody konfabulant, napisał do dziewczyny, z którą romansował, i on dawał w tym liście do zrozumienia, że jest członkiem ruchu oporu, podawał się właśnie za mieszkańca Lidic i że jeszcze wszyscy zobaczą, kim on jest i on czego dokonał. To Niemcom wystarczyło, żeby wymordować 200 mieszkańców tej miejscowości, i to wydarzenie wydawałoby się nic oryginalnego na tle niemieckich zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej. Różniło się od nich jedną zasadniczą rzeczą. Niemcy poinformowali o nim
cały świat publicznie, przyznając się do tego, że wymordowali 200 z grubsza przypadkowych osób, stosując zasadę odpowiedzialności zbiorowej i że zamierzają tak postąpić w przypadku wszystkich innych miejscowości, które będą udzielały poparcia czy schronienia zamachowcom. Dla zachodniej opinii publicznej to było szokiem. Na przykład taki brytyjski dyplomata Alexander Cadogan, który był raczej człowiekiem powściągliwym, tak bym powiedział, to w jednej z notatek, które sporządzał, zanotował odręcznie: mam nadzieję, że Heydrich cierpiał, kiedy umierał. To pokazuje, jak bardzo działania Niemców zszokowały ludzi cywilizowanych i trzeba też powiedzieć, że to było jakimś w ogóle przełomem w myśleniu o niemieckich zbrodniach. To znaczy, że no skoro oni się przyznają do tego, że zamordowali tutaj 200 Czechów, no to właściwie dlaczego nie wierzyć tym wszystkim doniesieniom, które mówią o wymordowaniu Białorusinów, Żydów oczywiście, Polaków, Jugosłowian. Lidice nie były jedyną wsią spacyfikowaną w odwecie za śmierć Heydricha i ich mieszkańcy nie byli jedynymi ofiarami niemieckiej zemsty. Druga zrównana z ziemią wieś, nieco mniejsza, Leziaky. Ona akurat miała z organizatorami zamachu konkretne związki. Tam się ukrywał jeden z radiotelegrafistów. Już nie chcę, żebyśmy wchodzili w to za głęboko. Ale tak naprawdę ten nazistowski odwet pociągnął za sobą dużo więcej ofiar. Między innymi wśród tej odsądzanej od czci i wiary przez Morawca inteligencji, która była masowo rozstrzeliwana. Są naprawdę wielkie nazwiska. Pisarz Władysław Wanczura na przykład. Współpracowniczka Milady Chorakowej, przedwojenna feministka, senatorka Plaminkowa, wyleciało mi teraz z głowy imię, również rozstrzelana w Kobylisach. Bo taka stara austro-węgierska strzelnica, obecnie to jest blokowisko w północnej części Pragi. Istnieje tam taki niewielki memoriał czy pomnik, ale czy znany jest generalnie bilans ofiar? Jeszcze jedna istotna postać, to znaczy generał Eliasz, zostaje tak, rozstrzelany na rozkaz, zostaje rozstrzelany. Bezpośredni rozkaz Hitlera, ponieważ po aresztowaniu we wrześniu 1941 roku on został skazany na karę śmierci, ale tego wyroku śmierci nie wykonywano, no, żeby go trzymać jako zakładnika, teraz został rozstrzelany. Niemcy, jeśli chodzi o większość tych ofiar, ograniczyli się do takiego klucza jednak ludzi, którzy albo już byli w więzieniach z jakiegoś innego powodu, albo którzy zostali schwytani pod tym pretekstem, że przekroczyli zarządzenia ogłoszonego znowu stanu wyjątkowego, no, godzinę policyjną złamali, albo że znaleziono u nich, to było tak bardzo fajnie określone, produkty, które świadczą o sabotażu przepisów dotyczących gospodarki i tak dalej. Jak ktoś miał kilo słoniny, którego nie był w stanie udokumentować, mógł trafić pod ścianę z tego powodu. Druga kategoria ofiar to byli ludzie, którzy mieli coś wspólnego z zamachem, z tym, że tutaj zastosowano zasadę odpowiedzialności zbiorowej z taką żelazną konsekwencją, to znaczy aresztowano całe rodziny. Jeżeli dzieci były pełnoletnie, wydaje mi się, że stosowano granicę 16 roku życia, to też je zabierano. Wszystkich tych ludzi wywieziono do Mauthausen i później w październiku dokonano zbiorowej egzekucji 200-kilkudziesięciu osób, które miały cokolwiek wspólnego z zamachowcami. Udzielały im pomocy, były członkami rodzin. Wystarczyło tam, że ktoś przenocował przez jedną noc jednego z cichociemnych i już ginęła cała rodzina. No i wreszcie trzecia kategoria, to są, czy już czwarta, to są Żydzi czechosłowaccy, których też się po zamachu na Heydricha morduje w obozach koncentracyjnych. Szacuje się, że łącznie w wyniku działań represyjnych, no, odwetowych, zginęło około 5000 osób, przy czym większość z nich zginęła w obozach koncentracyjnych i więzieniach. Wróćmy do samych wykonawców zamachu. Gabczyk i Kubisz znajdują schronienie w podziemiach prawosławnej cerkwi świętych Cyryla i Metodego na praskim Nowym Mieście. Ruch oporu podejmuje próbę wydostania ich stamtąd. To się wobec tego stanu wyjątkowego i tej nadzwyczajnej akcji prowadzonej zarówno przez Niemców, jak i siły protektoratu nie udaje. I razem z innymi cichociemnymi oni ukrywają się w tej krypcie, w tych podziemiach do momentu, aż wpadają, ale wpadają wcale nie w wyniku gigantycznego śledztwa czy gigantycznej obławy, tylko wpadają w wyniku zdrady i to zdrady nie współpracownika lokalnego, ale jednego z cichociemnych. Dokładnie tak. Niemcy, można powiedzieć, że kręcili się w kółko w tym śledztwie. Oni przeprowadzili śledztwo właściwie bez precedensu w ówczesnej historii. Mianowicie do Pragi przybyła około 100-osobowa grupa kryminologów z Berlina, którzy
przeanalizowali wszystko, łącznie ze składem geologicznym gliny, która przylepiła się do kół roweru znalezionego na miejscu zamachu, do zawartości pyłków w teczce, którą porzucili Kubisz i Gabcik. I mimo wszystko nie bardzo potrafili ruszyć z miejsca. Pomógł im przypadek, który chyba wynikał z jakichś błędów popełnionych przy rekrutacji tych cichociemnych. Mianowicie jeden z nich, Karol Czurda, złamał zasady, które wpajano komandosom. Mianowicie, że oni, kiedy zostaną zrzuceni do kraju, powinni za wszelką cenę unikać kontaktów z własną rodziną, że to jest jakby najprostszy sposób, aby ich zdekonspirować, ale też aby zostali poddani bardzo trudnej do uniesienia presji ze strony swoich najbliższych. Czurda, który już przedtem złamał rozkaz, bo się spotykał ze swoją dziewczyną z czasów przedwojennych, po zamachu na Heydricha udał się do południowych Czech, gdzie przebywał w wiosce Nowa Chlina, jeśli dobrze pamiętam nazwę. No i gdzie, kiedy zaczęły tam dochodzić pogłoski o tym, co Niemcy zamierzają zrobić z Czechami, jeśli się nie uda schwytać zamachowców, jeśli zamachowcy nie zostaną wydani, no to w jego rodzinie, podobnie jak zresztą wśród wielu innych Czechów, te informacje wywołały prawdziwą panikę. W efekcie Czurda przeżył załamanie nerwowe, napisał list do czeskiej żandarmerii w Taborze, gdzie złożył denuncjację. Ten list został przez czeskich żandarmów, którzy się okazali patriotami, wyrzucony, właściwie nie tyle wyrzucony do kosza, co szef placówki żandarmerii ten list wziął i zaczął prowadzić śledztwo, ale samemu, nie przekazując tego dokumentu gestapo, uratowało mu to później życie, bo inaczej stanąłby pod ścianą jako człowiek, który ukrywał zamachowców. Ale Czurda się niecierpliwy, w związku z tym zdecydował się pojechać osobiście do Pragi, udał się do siedziby gestapo w pałacu Peczków, no i tam był tego dnia, zdaje się, 600. petentem, który zgłaszał się, że wie coś o zamachowcach, i Niemcy traktowali go na początku dość lekceważąco, ale kiedy po pierwsze rozpoznał teczkę wśród kilku pokazanych mu bezbłędnie, a potem powiedział, że w teczce były mlecze, no to oni zrozumieli, że prawdopodobnie są na tropie. No i później tego Czurdę przycisnęli, okazało się, że on miał jeszcze schowaną pastylkę z trucizną na wszelki wypadek, odebrali mu ją, no i zaczęli go urabiać, po nitce do kłębka dotarli, bo Czurda nie wiedział, gdzie się ukrywają zamachowcy, ale wiedział, u kogo on sam się ukrywał. W związku z tym wydał tę rodzinę, która mu pomogła. Ona zapłaciła za to najwyższą cenę, została wymordowana przez Niemców. Ale zanim to się stało, Niemcom udało się wymusić na chłopaku, który, żeby było śmieszniej, też się nazywał Morawec, informację, że jego matka i on sam, że nosili właśnie jedzenie do kościoła świętego Cyryla i Metodego przy ulicy Reslowej w Pradze. No i to już wystarczyło Niemcom, aby w ciągu dosłownie kilku godzin, pierwsze, wyłączyć absolutnie ze śledztwa Czechów. Od tego momentu żaden czeski policjant nic nie wiedział na temat działań, które podejmowała niemiecka policja. Po drugie, Niemcy wyłączyli właściwie cały kwartał Pragi, zablokowali go nad ranem tego dnia, kiedy zamierzali uderzyć, po czym weszli do tego kościoła, no i na początku tylko zidentyfikowali na chórze dwóch cichociemnych, którzy się bronili, a później się zorientowali, że oni są również w krypcie, więc kiedy udało im się wreszcie zabić tych komandosów, którzy byli na chórze, rozpoczęli szturm krypty. Ten szturm przeszedł im bardzo zresztą opornie, bez większych sukcesów. No i dopiero kiedy wpadli na pomysł, że będą zalewać tę kryptę wodą, to ukrywający się tam cichociemni popełnili samobójstwo. Więc można powiedzieć, że żywych Niemcy nie wzięli tych komandosów. Zresztą z tego, co pamiętam, kiedy Morawec, ten londyński, przygotowywał ekipę do tego zamachu, kiedy rozmawiał na ten temat z Gabczykiem, Kubiszem i jeszcze ze Swobodą, bo właściwie Kubisz był zastępcą, był jakby zawodnikiem rezerwowym. Kto inny miał kontuzję odniósł. Kto inny miał pierwotnie razem z Gabczykiem udać się na teren protektoratu, to Morawec powiedział im wprost, że to jest bilet w jedną stronę i misja samobójcza. To znaczy, żeby nie liczyli na to, że uda im się z tego wyjść cało. Mówiliśmy o bezpośrednich konsekwencjach zamachu, mówiliśmy o tych setkach, jeśli nie tysiącach rozstrzelanych, wywiezionych do obozów. Ale ten zamach miał też inne skutki dla mieszkańców okupowanego przez III Rzeszę protektoratu. I to skutki, które wynikały z działań podejmowanych przez
same władze protektoratu. I chyba można powiedzieć, że zamach był taką cezurą, pan o tym wspominał kilkukrotnie, ale że można uznać, że ten zamach i to, co działo się bezpośrednio po nim, to była taka cezura, która jednoznacznie ucinała ten okres takiego lawirowania, kombinowania, szukania od momentu, w którym te władze protektoratu, czyli można by powiedzieć taki techniczny samorząd terytoriów okupowanych, no one stały się jednoznacznie i otwarcie kolaboracyjne, a w niektórych przypadkach, tak jak w przypadku Morawca, entuzjastycznie kolaboracyjne, że ton działaniom tych władz zaczęła nadawać ta frakcja no, nazistowska. Tak się rzeczywiście stało. Można powiedzieć, że to był taki triumf Heydricha z zagrobu, to znaczy, że on zginął z ręki czechosłowackich zamachowców, ale jego polityka przetrwała. Co więcej, ona została jeszcze zintensyfikowana, w związku z czym właściwie po zamachu dochodzi w pełni do tego, co Heydrich właśnie nazywał odpolitycznieniem Czechów, to znaczy, że czeskie władze protektoratu no, są tylko już takim pasem transmisyjnym, który jest napędzany przez Niemców i który porusza różnymi elementami tej machiny administracyjnej, natomiast one już nie mają jakichkolwiek samodzielnych ambicji. Właściwie, jeżeli takie ambicje się pojawiają, to one zawsze wybiegają jeszcze bardziej naprzód w tę kolaborację, to znaczy Morawiec w 1943 roku postanowił pójść jeszcze kawałek dalej i wymusić na czeskich władzach protektoratu zgodę na wysłanie wojska, tego wojska rządowego, a być może w dalszej perspektywie sformowanie jednostek, które walczyłyby u boku Wehrmachtu na froncie wschodnim. Ale na to się zdecydowanie nie chciał zgodzić ani Karl Hermann Frank, ani Hitler przede wszystkim, ponieważ Hitler uważał, że Czesi tak samo jak w I wojnie światowej przejdą na stronę przeciwnika. No i ostatecznie skończyło się tym, że to wojsko rządowe w Ladni, wojsko powędrowało, ale do Włoch, w północnych Włoszech pilnowało linii kolejowych i też rzeczywiście ci żołnierze stamtąd dezerterowali do partyzantów w słusznym przekonaniu, że to nie jest ich wojna po stronie Hitlera. Finalnie też po szeregu takich dezercji po prostu ich rozbrojono i przekształcono w takie robocze brygady inżynieryjne. No tak, nawet rowery im odebrano, żeby nie mogli uciec, więc to był finał tej jakby kolejnej akcji, czy kolejnej inicjatywy kolaboracyjnej, ale co do w ogóle zasady, no to właściwie w 1942 roku, na początku czerwca, kończy się okres jakiejkolwiek samodzielnej, czy nawet półsamodzielnej polityki ze strony czeskich władz protektoratu i zaczyna się okres takiej już bezwarunkowej kolaboracji, który kończy się dopiero wraz z wybuchem powstania w Pradze. To dopiero wtedy jakby ci politycy, którzy pozostali w rządzie protektoratu, pozwalają sobie na pewną samodzielność myślenia i samodzielność jakichś działań politycznych. Natomiast co do ogólnego bilansu, no to można powiedzieć, że o ile on był tragiczny dla Czechów i no też dla tych czeskich władz protektoratu bardzo niekorzystny, ponieważ je już pogrążył w kapitulacji, no to rzeczywiście dla sprawy czechosłowackiej ten zamach był jednak gigantycznym atutem. To znaczy, tak jak chciał tego Beneš, czy też Franciszek Morawiec, od momentu zamachu no już nikt na świecie nie mówił, że Czesi są narodem współpracującym z nazistowską Rzeszą, bo Lidice, Leżaki przekreśliły to piętno, które wcześniej gdzieś tam, jednak ten zarzut się gdzieś tam pojawiał. Na przykład też Związek Radziecki bardzo, tak można powiedzieć, ironicznie komentował bezczynność czeskiego ruchu oporu, nawet często przeciwstawiając czeskiemu ruchowi oporu Polaków. No, że patrzcie tutaj, Polacy, prawda, wysadzają pociągi, a wy to co? Więc od Lidic to już właściwie przestało być zarzutem istotnym, no bo stało się jasne, że czeskie władze protektoratu to są po prostu kolaboranci zaprzedani okupantom i oni nie reprezentują społeczeństwa. Społeczeństwo cierpi i walczy. Beneš osiągnął jeszcze jedną rzecz, bo tu mówimy o wymiarze symbolicznym, który w tych wydarzeniach on miał ogromne znaczenie, ale osiągnął też rzecz bardzo praktyczną, związaną z układem monachijskim, czyli przedwojennym rozbiorem Czechosłowacji. Osiągnął jeszcze więcej. To, co pan mówi, to jest brytyjskie oświadczenie, deklaracja z 5 sierpnia 1942 roku, w której szef brytyjskiej dyplomacji Anthony Eden powiedział, że Wielka Brytania nie czuje się związana dłużej postanowieniami traktatu monachijskiego. To nie oznaczało, że z całą pewnością Czechosłowacja zostanie odbudowana w kształcie przedmonachijskim. Brytyjczycy dołączyli po cichu taki list, w którym mówili, że no, może być jeszcze różnie, ale
Monachium się okaże, ale Monachium nie jest w każdym razie punktem wyjścia. Ale Brytyjczycy podjęli jeszcze jedną niezwykle ważną decyzję, która jest w ogóle często niezauważana w historii i Polski, i Czechosłowacji. Mianowicie na początku lipca 1942 roku brytyjski gabinet wojenny zatwierdził co do zasady transfer ludności, tak to nazywano, transfer of population, jako rozwiązanie problemu Europy Środkowej po wojnie. To oznaczało, że zabiegi Benesza o to, aby po wojnie wysiedlić przynajmniej część mniejszości niemieckiej z terytorium historycznych ziem czeskich, zostały po raz pierwszy uznane za racjonalne narzędzie rozwiązania kłopotów z Europą Środkową przez jedno z walczących mocarstw. I później Benesz będzie dalej konsekwentnie zabiegał o to, żeby taką samą zgodę uzyskać od Stanów Zjednoczonych, od Związku Radzieckiego, no i doprowadzi to w końcu do wysiedlenia Niemców po zakończeniu działań zbrojnych, co było kolejnym niezwykle ważnym wydarzeniem. Zamach na Heydricha odegrał również w tej kwestii pewną rolę. Tu bym się odwołał do rozmowy, którą w odcinku numer 14 z dr Karoliną Ćwiek-Rogalską, ta rozmowa była poświęcona właśnie wypędzeniu Niemców, w uproszczeniu powiem, sudeckich, i ona zwracała uwagę na to, że te represje, które spadły na mieszkańców protektoratu po zamachu na Heydricha, że one dla dużej części Czechów, którzy wciąż nie widzieli w Niemcach organicznych wrogów, też były takim punktem przełomu, że od tego momentu było wiadomo, że nie ma takiej opcji, żebyśmy się z nimi w przyszłości dogadali, że nie ma takiej opcji, żebyśmy z nimi w przyszłości mogli żyć w jednym państwie. Ja myślę, że to nastąpiło już wcześniej, ale na pewno ten zamach był takim punktem zwrotnym o tyle, że również zwykli Niemcy, mieszkańcy protektoratu, zaczęli się domagać bezwzględnego odwetu na Czechach. To znaczy, że stosunki pomiędzy tymi dwoma narodami zostały w taki symboliczny sposób zerwane, można pewnie powiedzieć, chociaż no oczywiście w jakichś tam jednostkowych przypadkach cały czas Czech i Niemiec mogli się znać i nie wiem, no, mówić sobie dzień dobry w fabryce czy w urzędzie. Zamach na Heydricha i to, co po nim nastąpiło, było kulminacją niemieckiego terroru w protektoracie Czech i Moraw, i to nie mogło pozostać bez wpływu na postawy czeskiego społeczeństwa, które już przedtem no, czuło się przez Niemców zagrożone, czuło się przez Niemców upokarzane, zepchnięte do bardzo głębokiej defensywy, więc jak najbardziej tak. O czechosłowackim udanym zamachu na protektora Rzeszy i architekta Holokaustu Reinharda Heydricha, najwyższego rangą nazistowskiego funkcjonariusza zabitego podczas II wojny światowej, rozmawiałem z profesorem Piotrem Maciejem Majewskim z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję panu bardzo. Ja dziękuję również. Gdyby ktoś chciał zrobić sobie w Pradze wycieczkę śladami operacji Antropoid i Heydrichiady, tak się w Czechach nazywa okres represji w odwecie za śmierć protektora, na pewno powinien się wybrać na ulicę Resla na Nowym Mieście. Tam, w podziemiach cerkwi świętych Cyryla i Metodego, znajduje się muzeum upamiętniające Hrdiny Heydrichiady, bohaterów Heydrichiady. Na ścianie świątyni jest też, nad śladami kul z ostatniej bitwy cichociemnych, upamiętniająca ich i ukrywających ich duchownych, tablica. Tu czas na drobną lekcję języka. Czeski wyraz Zirkev to oznaczenie dowolnego kościoła jako instytucji. Może więc być katolicka Zirkev, protestancka czy właśnie prawosławna. Natomiast kościół w znaczeniu świątyni, niezależnie od konfesji, nazywa się po prostu kostel. Obowiązkowym punktem takiej wycieczki będzie oczywiście pomnik w pobliżu miejsca samego zamachu, tuż obok szpitala na Bulowce. Sam pomnik jest ciekawy, na wysokim filarze stoją plecami do siebie trzy osoby, dwie w brytyjskich mundurach, jedna po cywilnemu. To ma pokazywać, że likwidację niemieckiego zbrodniarza udało się przeprowadzić dzięki wsparciu i zaangażowaniu miejscowych. Takich jak Jędrzyśka Nowakowa, w której domu opatrzono rannego podczas akcji Kubysia i która odprowadziła jego zakrwawiony rower. Razem z rodzicami trafiła do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, gdzie w wieku 14 lat w październiku 1942 roku została rozstrzelana. Chodziliśmy do tej samej podstawówki, tyle że ja 40 lat później. A podstawówka nosi dziś imię Bohumila Hrabala. Z miejsca zamachu warto pojechać na nieodległe w sumie blokowisko Diablice, na tamtejszy cmentarz. To w ogóle bardzo ciekawe miejsce, również architektonicznie, i myślę, że jeszcze na nie w podcaście przy okazji rozmowy o obyczajach pogrzebowych w Czechach wrócę. Ale w kontekście Antropoida Diablicki cmentarz, po czesku Hrzbytow, ma konkretne znaczenie.
W czasie wojny w masowych grobach Niemcy chowali tu swoje ofiary. Tutaj więc, zapewne po dekapitacji, trafiły ciała Gabcika i Kubysia oraz innych cichociemnych, którzy zginęli w cerkwi Cyryla i Metodego. Co ciekawe, masowe anonimowe groby na tym cmentarzu kopał nie tylko niemiecki okupant. Czechosłowackie powojenne władze chowały tu ciała skazanych na śmierć, dlatego gdzieś, być może bardzo blisko od Gabcika i Kubysia, leży powieszony po wojnie za kolaborację z nazistami Karel Ciurda, który kolegów wydał może i ze strachu, ale w kolejnych latach posłał na śmierć dziesiątki, jeśli nie setki swoich rodaków już za pieniądze, jako płatny prowokator gestapo. Na marginesie, część ofiar swoich mordów sądowych na tym cmentarzu grzebali również po 1948 roku komuniści. Z Diablic warto się wybrać na pobliskie osiedle Kobylisy. Na strzelnicę, gdzie Niemcy rozstrzeliwali w ramach Heidrichiady zakładników. Istnieje tam niewielkie i dość zapomniane miejsce pamięci. Generalnie nie spodziewajcie się w trakcie tej wycieczki jakichś architektonicznych fajerwerków. Chodzi raczej o poczucie klimatu miejsca i wydarzeń. O symbole. Poza tym będziecie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda Praga poza jej historycznym centrum. A wygląda całkiem fajnie, nawet jeśli Diablice i Kobylisy to po prostu wielkie, zbudowane za komuny blokowiska. Same Legice, czyli pokazowo spacyfikowana wieś, znajduje się jakieś 20 km na zachód od centrum Pragi. I tam też się warto wybrać, chociażby ze względu na niesamowity pomnik wymordowanych dzieci. Na zakończenie, zastanawiałem się, czy ten odcinek nie powinien się nazywać Śmiejące się bestie likwidują protektora. Ale doszedłem do wniosku, że bez dokładnego objaśnienia mało kto by w Polsce wiedział, o co chodzi. A chodzi o rzekomy cytat z Reinharda Heydricha, który ponoć powtarzał, że Czesi to śmiejące się bestie. Na razie do usłyszenia. Na slyšenou.